Czas na prognozę pogody. Olga Szypulska, zapraszam. W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia. To oznacza, że pogoda zacznie się poprawiać. Napłynie też ciepłe powietrze z południowej części Europy. Co odczują najbardziej mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski, gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 15 stopni, ale nie tylko nad południową Polską rozleje się ciepło. 13 stopni prognozujemy dla Dolnego Śląska, a 11 i 12 stopni ma być na Lubelszczyźnie i w głębi kraju. Niższa, ale też bardzo przyjemna jak na koniec lutego temperatura panować będzie w dzielnicach północnych. Tam termometry odnotują 8 stopni. W całym kraju będzie pogodnie, a najwięcej słońca ma być na zachodzie. Sprawdźmy, jak nasz region w nocy będzie się prezentował. Nad naszym regionem niebo szczelnie zakryją chmury i popada deszcz. Opady nie będą jednak zbyt obfite. Miejscami popada mżawka. Noc będzie ciepła, na termometrach 7-8 stopni. Czwartek w regionie rozpocznie się pochmurnie. Na południu i w centrum województwa popada słaby, zanikający deszcz, ale już godziny popołudniowe przyniosą poprawę pogody. Chmury zaczną się przecierać i wyjrzy słońce. Temperatura będzie na poziomie 11-12 stopni. Ciśnienie wysokie. W samo południe lubelskie barometry pokażą 1021 hektopaskali. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Biometr ma być neutralny, a to znaczy, że aura większego wpływu na nasze samopoczucie wywierać nie będzie. Sprawdźmy kolejne dni. Podczas weekendu pogoda podzieli Polskę. W rejonach zachodnich popada deszcz, natomiast we wschodniej części kraju utrzyma się pogodna, słoneczna, bezdeszczowa aura. Temperatura będzie rzędu 11-12 stopni i taka sytuacja w pogodzie potrwa jeszcze w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Później przyjdzie ochłodzenie. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru.